prezesie, no w końcu jest pan prezesem klubu takiej dyscypliny sportowej, że tak naprawdę Polacy kochają ten sport i to widać dzisiaj na tych boiskach, na tej hali, bo najmłodsi również ten sport uprawiają, grają w piłkę. Tak, chyba raczej na pewno. Piłka nożna to jest chyba narodowy nasz sport Polaków, więc każdy od najmłodszych lat próbuje zostać Robertem Lewandowskim i cieszymy się z tego, że na przykład tyle dzieci lgnie do tej piłki i chce w nią grać. To dzisiaj na tej hali gościnnej z połu szkół numer 2, UKS dwójka, spotkał się. Na tej hali spotkały się dzisiaj drużyny z naszych okolicznych miejscowości, czyli Białej Podlaskiej, Radzynia, Łukowa, Parczewa i nasze drużyny z naszego klubu. Komu, do kogo są skierowane w ogóle turnieje i tak naprawdę wasz klub, komu służy, kto może w nim spędzać wolny czas? Tak, nasz klub służy przede wszystkim dzieciom, a także młodzieży. Szkolimy od najmłodszych lat, bo w naszym UKS-ie, tak jak mówiłem już tydzień temu na poprzednim turnieju, szkolimy od 2017 roku, a najstarsza nasza grupa to jest rocznik 2017, a najstarsza nasza grupa to jest rocznik 2008. Tak naprawdę mamy ciągłość i systematyczność szkolenia, co za parę lat na pewno przyniesie oczekiwany rezultat. Tydzień temu podobny turniej, teraz kolejny. Czy to znak na... Czy wtedy nie wyrobiliście się z ilością zespołów, czy po prostu tak bardzo ci młodzi ludzie garną się do tego typu spotkań? Planujemy i realizujemy taką zasadę, że każdy rocznik, żeby miał swojego trenera i każdy rocznik, żeby grał w kategorii swojej wiekowej. Tydzień temu mieliśmy rocznik 2012, w tym tygodniu mamy rocznik 2013. No niestety hala nie jest jakaś tam największa, nie pomieściłaby 20 drużyn. Musimy to podzielić, ale i tak zainteresowanie rozgrywkami dzieci jest bardzo, bardzo duże, z czego się cieszymy. Piłka jest jedna, bramki są dwie, a pucharów ile jest? To są słowa naszego wybitnego trenera Kazimierza Górskiego, świętej pamięci już niestety, ale pucharów jest bardzo dużo i nagród też jest dużo. Dla każdego będzie ufundowana na pewno jakaś specjalna nagroda. Zobaczymy po podliczeniu klasyfikacji, jak to wszystko będzie wyglądało, ale każdy stąd wyjedzie na pewno zadowolony, najedzony i na pewno nie wypuścimy nikogo spragnionego. Spragnionego. Przy okazji te kalorie można dzisiaj zrzucić, przynajmniej te najmłodsi zrzucają. Prezesie, dyplomatycznie, komu dzisiaj trzymasz kciuki? No, dyplomatycznie powiem, że mam nadzieję, że puchar ten najwyższy i największy zostanie w Międzyrzecu. A Mikołaj to gdzie? Właśnie nie wiem, od tego zacznę. Mikołaj to jeszcze dzisiaj był, czy będzie? Mikołaj to ma dzisiaj być dopiero. Prawdziwy Mikołaj z brodą i w czerwonym kubraczku. Ma być. Nawet wiem, co będzie miał w worku. Pewnie piłki, futbolówki. Miejmy nadzieję, że coś dobrego. Komu podziękowania za ten turniej? Dziękujemy przede wszystkim za przychylność swojemu dyrektorowi, naszemu dyrektorowi, który nam udostępnił halę. Chcemy tutaj złożyć podziękowania dla pana Grzegorza Kowalczyka za udostępnienie hali już po raz drugi i na pewno się zwrócimy o jeszcze kolejne udostępnienia, bo to nie koniec naszych piłkarskich rozgrywek. Rozkręcamy się. To ja tylko wam podpowiem, jak ten Mikołaj w końcu do was trafi, to przekażcie adres pana dyrektora też, żeby trafił do niego. Tak, tak, tak. My wiemy, gdzie pan dyrektor mieszka, także na pewno znajdziemy. Jak nie, to ja Mikołaja sam zawiozę tam pod dom i jakiś worek prezentów za podrzuci. To jest nagrane. Dobrze. Ja jeszcze od siebie chciałabym podziękować Radkowi Zacharukowi, który dorzucił się do właśnie prezentów Mikołaja i bardzo dziękujemy za to, ale też ja ze swojej strony bardzo dziękuję rodzicom, bo my sami nic, a z nimi wszystko i dzięki temu, że mamy za sobą grono fantastycznych ludzi, to wszystko się dzieje. Geneza UKS-u, zawsze to będę powtarzał i powtarzam po dzień dzisiejszy, nie byłoby UKS-u, gdyby nie rodzice. Tak naprawdę to rodzice dusili mnie, żeby ten UKS powstał. No i działamy 4 lata i myślę, że to będzie działało dalej, dalej i jeszcze dalej. Jak to mówi Jurek Owsiak, do końca świata jeden dzień dłużej.
słuchajcie, drogie panie, czy to nie jest tak, że dopóki byłam wolna, to piłki nożnej nie kochałam, ale jak już mam syna, a syna, męża i syna, no to już niestety tą piłkę nożną trzeba pokochać. Nawet jak mam męża, to piłki nie znosiłam. Dopóki się pojawili synowie, dopiero to się zaczęło. To tak coś w tym jest, to dokładnie, tak. Czy teraz można powiedzieć tak, że obserwujecie również wyniki ligowe, tabele lig piłkarskich? Może bardziej reprezentacji Polski, jakieś tam ligowe to raczej nie, ale reprezentacji jak najbardziej. Czy również posiadając mężczyzn swoich własnych, zmieniło się coś w domu pod kątem menu? Bo tak, jak są mecze, to trzeba kupić popcorn. Popcornu nie, ale jakieś takie zdrowsze jedzenie na pewno. Tak, więcej witaminek, więcej warzyw, owoców, no i więcej popcornu. Ale to panowie sami się domagają, czy chociaż synowie się sami domagają? Bardziej synowie. Bo trenerzy tak pewnie każą. Tak, edukują, jak się odżywiać i w ogóle, więc staramy się to jakoś wprowadzać, żeby było zdrowiej. Od wczesnych godzin porannych w sobotę, niby weekend, mieliśmy odpoczywać, a jesteśmy na turnieju, ale myślę, że dla was to też fantastyczna przygoda, co, drogie panie? No ja myślę, że na ten Santa Cup czekamy jakoś tak z tęsknieniem, kiedy ten Gruzin w końcu będzie i kiedy będziemy mogli w końcu zorganizować ten turniej, bo to już jest taka nasza w sumie tradycja. Także czekamy zawsze co roku. Spotkanie przede wszystkim z rodzicami, z dziećmi, widzieć radość dzieci, jak grają, jak rywalizują ze sobą, to jest naprawdę... Ale czasami bywa nieciekawie, bo bywają też łzy, prawda? O, to jest nieuniknione. Często bywają łzy, złość, no ale liczymy też na te wygrane, żeby było jak najwięcej tej radości. Czy młodzi później dyskutują z rodzicami w domu o tym, jak ten turniej przebiegał, co zrobiłem źle, czego się nauczyłem, co muszę poprawić? Tak, zdecydowanie. Omawiamy, co było, jak było, co mogłoby być, jakby mogło być, ale cały czas motywujemy i pozytywnie rozmawiamy. Czy chciałby panie w przyszłości za te 15 lat zostać mamami Lewandowskiego nowego? No, oczywiście. Nie pytam z jakich powodów. Czekamy. Jak były te turnieje tym barku, to zawsze co roku jakoś tak każdy liczył na to, że przyjdziemy i na tym Stadionie Narodowych i zobaczymy. Tak, i staramy się być na każdym meczu naszych dzieci, także tak. Myślę, że damy radę.